Dzień dobry, czyli witajcie. To jestem ja, Bartosz Pawlik. Witam w kolejnym odcinku z gry Pokémon Heart Gold. Oczywiście w poprzednim odcinku pokonaliśmy szaloną liderkę, która jest kolejnym płaczkiem, który nie dał nam odznaki. Oczywiście ona się zasłoni to jakimś honorem, czymś tam, ale ja wiem wszystko, że to jest po prostu płaczek i nie chce dać nam odznaki, dlatego że jest płaczkiem i lubi dokładać ludziom roboty. O, jest Dragonair w kontekście tego, że mówiłem, że na każdym ekranie odwołanie jest Pokémon, więc jest Dragonair. Jezu, czy ja muszę tutaj walczyć z wami jeszcze? Jak to Uninvite? Przeszkadzał mi tutaj przyjść. Niedobry człowieku. Thunder Wavik. No, mam dwa te. Dwa Dragon Rage wytrzymam. Tutaj dogaduję się właśnie z marynarzem tibijskim. Powiem ci, na Facebooku nazywam się Bartosz Pawlik. Nazywam się Bartosz Pawlik i na Facebooku też nazywam się Bartosz Pawlik. Więc nie mam na Facebooku niku, tylko moje konto. Tak? Jak wpisz Bartosz Pawlik i jest moja morda, to właśnie ja. No, ten Dragonair trochę mnie robi, więc obawiam się, że Yellowgirl będzie musiał tutaj wejść w broty. Iron Fairy nie muszę się przejmować, tak by the way, to praca klasowa, 3 razy ocena łamana przez interpretację nauczyciela. Prawda jest taka, że oceny są nic nie warte. Chyba, że starać się o stypendium, to jeden. Slash, chyba, że, nie wiem, chcecie mieć pasek, żeby zaimponować rodzicom. W sensie, moim zdaniem, powinniście się uczyć dla siebie, tak? To, że czy macie pasek, czy nie macie pasek, to takie pierdu, nie? Tak ja przynajmniej to widzę, że... Znaczy, no ja też nie chcę nikogo nakłaniać. Jak ktoś chce się uczyć, to uczcie się. Uczcie się pilnie przez całe ranki ze swej europejskiej czytanki. Nie powiem oryginału, bo zostałbym teraz oskarżony o rasizm. A jak wszyscy wiemy, rasizm jest zły i nikogo nie namawiam do bycia rasistą. Więc... rasizm jest zły. A to, że Jan Brzechwa napisał wierszyk parę dziesiąt lat temu, to wtedy jeszcze nie było rasizmu. Znaczy, był rasizm też, ale wtedy nie doszukiwało się go nawet ten. Pracuję w PZZ Vouch w związku z Vouch. Nie, ja to... piszę sobie facebook.com/user/bartoszpawlik.77. Znaczy... może wkleić po prostu link do mojego Facebooka na czacie. To ja. Bartosz Pawlik, kropka 77. Muszę sobie jakoś zrobić, skustomizować go, na przykład Pawlik Bartosz. Wtedy będzie śmieszne. Okej, okay, i tutaj ma być ta kobitka rzekomo, tak? Czy ja mam z wami walczyć? Nie, to jest automatyczna. Dobrze cię widzieć, nie musisz wyjaśniać, czemu tutaj przyszedłeś. Kler cię wysłała, prawda? Ta dziewczyna jest dobra i w ogóle... Musisz odpowiedzieć na kilka pytań, tak. Moje Pokémon są do mnie przyjaciółmi. Och, rozumiem. Co ci pomaga wygrywać walki? Cheating, strategy, training. Strategii pomaga mi wygrywać. Okej, mam. Rozumiem. Jakim jesteś rodzajem, jakim chcesz być trenerem? A nie. Jaki rodzaj trenerów chciałbyś walczyć? Silnych. Okej. Co jest najważniejsze przy trenowaniu Pokémonów? Miłość. Wszyscy to wiedzą. Silne Pokémon, słabe Pokémon. Które są bardziej, co jest bardziej potrzebne? Obydwa. I siła, i słabość jest. Dbasz o Pokémony, bardzo jesteś dobry, twoje oddanie jest ważne. W Pawliku nie trać tego i w ten sposób zdasz do Ligi Pokémon. Mieszka w jesieni, uczyłem się na nowy semestr 44, czyli nasi setnie to wzorowego. Nie płacz, kiedy przegrasz nasz udawno. Nigdy nie przegrałem nasz udawno, wpraszam sobie. Co? Przeszedłeś ten test? Niemożliwe! Kłamiesz! Nawet ja nie zostałem zaaprobowana, bo jesteś... Nie powiedziałbym kim, ale dawaj mu odznakę, czy mam powiedzieć Lance'owi i ci odbierze odznakę, chamie. Okej, proszę bardzo, to oznaka, weź ją i dostać mu odznakę. Zacząłem cię obserwować z normalnego konta, ona cię tego nie zauważy, bo cofnąłem. Pragnę zauważyć, że wiem jak się nazywasz, bo na twoim normalnym, znaczy zakładam, że na twoim fake koncie masz takie samo nazwisko jak mam w prawdziwym. Piotrze. Piotrze Dekoju.pl, człowiek. Nie, no śmieję się. Słyszałeś o Lugi? Jest to Pokémon, który żył na Will Island, nieważne. I to takie stare słowa dziadków. A, to tyle. Okej. Okay. A wy, dziadki, macie mi coś do powiedzenia? Wow, jestem liderem, który... Znaczy, jestem ziomeczkiem, który od czasów Lance'a nikt nie ogarnął tego, co ja. A w Kristalach, swoją drogą, tutaj dostaje się Dratini z jakimś... wyjątkowym atakiem. Nie mogę znaleźć się Pawlik, ustawi mi po streamie nagranie, to cię potem znajdę. Przecież wkleiłem ci link do mojego Facebooka. Wkleję ci jeszcze raz. To mój
Facebook. Wkleiłem ci link na czat. Masz na czacie mój link do mojego Facebooka. Bartosz.pawlik.77. To ja. Możesz kliknąć w ten link i wtedy... No i wtedy przejdziesz... O, tu jesteś w prawo. Proszę bardzo. Możesz wejść w ten link i wtedy... Dragon Fang. Wiem, że tego Dragon Fanga trzeba było dostarczyć jej w krystalach. To takie ciekawostka. Także to jest mój Facebook. Jeśli w niego klikniesz i klikniesz napisz wiadomość, to jestem ja. Możesz na przykład napisać, to ja. Nie, normalnie na nazwisko wiadomość dostanę do użytkowników YouTube Red. No kurczę, całych trzech moich użytkowników YouTube Red dowieś, jak masz nazwisko. Nie no, wiesz tam, ja rozumiem, że no fake konto i w ogóle, ale nie tam, wiesz, ja tam nie mam nic do ukrycia, więc jakby swoją facjatę też mam ustawioną jako awatarek na YouTubie. Na face jest moja morda, więc nie mam nic do ukrycia, tak powiem. Dasz mi hasło? Do czego? Do mojego Facebooka? Nie mogę ci powiedzieć, jak mam hasło do mojego Facebooka, bo... swoją drogą, ja nie ogarniam ludzi, którzy mają takie samo hasło do wszystkiego. To jest aż ten... A tak, czy z rasizmem nazwanie czy... Cześć, babo. Czekaj, przykro mi, to jest moje przeprosinki. Wiesz, ale z tego, co słyszałem, to ludzie ciemnej karnacji właśnie... Nazwanie ich czarnymi nie jest jakby rasistowskie, tak? W sensie chodzi mi o to, że oni jako osoba czarnoskóra, czarny, tak? Takim przynajmniej tłumaczyła to w podstawówce wychowawczyni, że powiedzenie na osobę czarnoskórą czarny nie jest rasistowskie, tak? Nazywanie jakiejś... Oczywiście to są cytaty, także nazywanie Bambo lub przedrostek, jaki jest przed Bambo w wierszu Brzechwy, już jest rasistowskie, ale jeśli powie się o sobie czarnoskórej czarny, i to tak po prostu, bez zachowania emocjonalnego, po prostu czarny, osoba czarna, tak jak biały, żółty, to nie jest to rasistowskie. Nie nazywaj kobiet babo, bambo, taki wierszyk, wkleję ci link do niego, pozwolę ci wkleić sobie... wkleję ci, no w sensie ja rozumiem, że jesteś za młoda, żeby go znać, ale wkleję ci wierszyk do... Ja powiedziałem Brzechwy, to jest Juliana Tuwima przecież, jakim jestem pajacem. Jak ktoś napisze w komentarzach, że to jest wiersz Tuwima oczywiście. A Białystok mógłbyś... Byś mógł, czy nie, niezbyt będę akurat ten... nie no, do Białegostoku trochę daleko, więc... No raczej znajomych w Białymstoku też średnio nie posiadam. Znaczy, posiadam jakiś tam, ale nie na tyle, którym by był w stanie powierzyć to 400 zł, żeby odebrali mi. Może pick-upy na razie zostawię, ale ja nie rodzę, nie polecimy sobie tu. Znam ten wierszyk, ale nie, chodzi mi to o Yolo Girl, że Yolo Girl bardzo się obraziła, że powiedziałem babo. Chodziło mi o bambo, takie imię. Imię osoby czarnoskórej z wierszu Juliana Tuwima. Czarnoskóry bambo, jeśli mogę tak to nazwać. Wytychy, taki wierszyk jest, no... Czekałem, kiedy się zorientujesz. Tak, naprawdę. Zebrałeś 8 odznak? Super fajnie. Profesor na ciebie czeka. Proszę bardzo. Cześć. Nigdy mnie nie zadziwiasz. I to jest token mojej appreciate stacji. A czy to mówiłem do Julki? A to przepraszam, to Juleczka. Przepraszam, to o Juleczkę chodziło. Przepraszam. Nie, Yolo Girl. Chodzi o Juleczkę. No bo wy mi się mieszacie, kurde, jak przychodzicie wszystkie i mieszacie mi wszystko w głowie. Ja mówię do jednej osoby i się okazuje, że to ktoś inny pisał. Szczególnie jak na przykład na czacie jest Król Kasztan, Deko i ktoś jeszcze, to już w ogóle jestem wtedy taki pomieszany, że głowa mała. No dobra, to na tym live'ie jeszcze zapiemy sobie ho-oha, że tak powiem. Nie tu, tylko tu. Mi chodziło o nazwanie kobiet, ale jeśli użyłem określenia bambo... Aha, że babo do tej powiedziałem. Dobrze, nie będę tak mówił do kobiet. Znałem na pamięć ten wierszyk, teraz kojarzę ten wiersz. No, ja lubię ten wiersz, w sensie jest taki fajny, tylko dość rasistowski. Swoją drogą jedną zwrotkę usunęli w ogóle. Usunęli zwrotkę, w sensie z najnowszych wydań, żeby nie kojarzyło się z rasizmem. Usunięto zwrotkę... mama mu mówi, chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. Ta zwrotka została usunięta. Czy kursor znowu tutaj przyszedł nam przeszkadzać? W każdym razie musimy teraz pokonać Kimono Girls i potem będziemy w stanie złapać ho-oha. Mam nadzieję. Mam jeszcze 15 minut na to, więc powinno być ok. Narazki, żegnam cię serdecznie. Osiemble. Także usunięty został w nowszych wydaniach. Napisałem odpisz po streamie. Odpiszę po streamie.
cześć, jestem Zuki, spotkaliśmy się tam i w ogóle jajko i tak dalej. I Zuki ma chyba tego. Zuki ma Ambreona, tak? Ambreona ma Zuki. Ambreon jest Pokemonem tankownym, jeśli chodzi o defense, więc zwany Thunder Puncha, czyli offense. I cofnę było rasistowskiego. Sugerowanie, że osoba czarna skóra może chcieć się wybielić, było rasistowskie. W tym, konkretnie w tej zwrotce. Że mama go woła, chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. To chodziło o to, że implikowane tym samym, że osoby czarnoskóre się nie myją, że osoby czarnoskóre się nie myją, bo boją się, że... Czemu ja użyłem Realize'a, jeśli mam Big Break'a? Nie mam pojęcia. To było, zdaniem niektórych osób, implikacja, że osoby czarnoskóre nie korzystają z kąpieli, bo... że się wybieli, tak? Murzynę. Bambo. Po prostu Bambo, bez żadnego przedrostka. Bambo. Nie powiedziałem nic. Powiedziałem po prostu Bambo. Nie użyłem żadnego innego określenia. Nie macie na mnie dowodu. Potem to był tylko tytuł bajki. Juliana Tuwima, bo nie brzechwy. Może zgadamy się na koniec miesiąca, co ci zależy na... Czy ci zależy na czasie, ziom? Nie zależy mi na czasie. Także spoczko, możemy się zgadać. Psybeam. Okej, okay, myślę, że Psybeam jest spoczko. A ten temu sam atakowi bo to zadaje 50, zadaje 65. Zamiast Confusion, mam dowód. Wielka gwiazda, która się wybieliła, mam dowód. Michael Jackson, no ta. Michael Jackson się wybielił. Ale coś tam... opowiadałem o Michael Jacksonie, ale nie pamiętam teraz. Aha! Ojejku, coś strasznego się działo ostatnio. Bo ja sobie... wchodziłem sobie na roleplayowy serwer Garry's Moda z Harry'ego Pottera. I tam moje nauczyciele mugoloznawstwa. I spytałem się, czy znają jakichś słynnych Mugoli. A oni powiedzieli, że Michael Jackson. Ja powiedziałem, że Michael Jackson po części też jest czarodziejem, bo potrafią zmieniać kolory skóry. Thunderbolt. Nie przemyślałem tego niestety. Potrafił zmieniać kolory skóry i dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, jak to było złe. Oj kurczę. Kopyta zostaną wywinięte, bałem się. Skorzystając z tego, że Krzysztof może wytrzyma jeden cios. To Revivik, oczywiście Shaon na Saguar, poproszę. Gorzej, że ostatnio stał Vaporeon, więc tego Vaporeona nie uda mi się pokonać Saguar samym. Co tu za śmieszki, hereszki uskuteczniacie. Zmarnowałem Revive'a. Czy ja muszę walczyć z nimi wszystkimi? Teraz zakolejem jeszcze... Dobra, ulecz mi te Pokémony. Muszę ustawić jakiś dobry line-up, żeby to było w porządku. Pierwszy będzie Ambreon. Nie odbiorę. Nie odbiorę. Pierwszy jest Ambreon. Ostypek oczywiście musi pójść ostatni. Muszę zrobić konto w banku i wtedy wypłacić kasę na Allegro, blokować, wystawiać na Legalu, wszystko. Wiesz co, nie opłaca ci się wystawiać tego na Allegro, bo... na Allegro będziesz musiał prawdopodobnie zapłacić podatek od... No, muszę walczyć z nimi wszystkim za koleją. Na Allegro byś musiał zapłacić podatek od tego. A na OLX-ie to ten, to... No nie musisz tego. Tak, bo z tego co się orientuję, to... nie ja, tylko ty jako osoba sprzedająca musisz zapłacić podatek od tej kwoty, tak? Także teoretycznie mógłbym cię niby oskamować, tak? I powiedzieć, że haha, wystaw na Allegro i ja to od ciebie kupię, tak? Ale to wtedy ty byś się naraził na jakieś niepotrzebne koszta. Jak można przegrać walkę w oryginalnej grze? Pobranie. No, za pobranie mogę ci to... Zależy, ile by tam wtedy wyszła wysyłka, wiesz? Psychic, okej. Okay. Nie przewidziałem tego. Sekundo, nie może, ale Krzysztof, proszę. Pobranie. No, pobranie wchodzi w grę. Wysłanie wysoka, pobranie byłoby spoko. Tylko wiesz co? No, musielibyśmy się zgadać, ile by tam wyszła. Po live się zgadamy, ile by tam za to wyszło, ile byś chciał, nie? Bo też nie chcecie cyckać na kasę, szczerze mówiąc. Ale byłoby, no, git, tak? Wtedy bardziej, że napisałeś o tych 400, to dla mnie taka kwota byłaby jak najbardziej w porządeczku i bardzo chętnie byłbym gotowy to zakupić. Musiałbym sprzedać wtedy kilka gier Pokémon z mojej kolekcji. Ale ta moja kolekcja jeszcze się poszerzy. Mam ciekawostka, mam na sprzedaż jeszcze, jeśli ktoś chce kupić Fire Red albo DS Lite, to polecam. Polecam się na przyszłość, bo mam nadzieję, że mój Mew niszczy. O kurczę, no. O, jeszcze dostał Sky Boosta. Wiem, na co będę oszczędzał. Klawiatury mechaniczne mam na Switchach, Outemu Blue z oświetleniem RGB. To luz, jak tak mi pasi. To luz, jak tak mi pasi. To git, no. Zobaczymy, zgadamy się. Zgadamy się, wierzę. Rosada tak, żeby mu zmienić. Ale on ma na szczęście synchronize, więc jest git.
Może tym Saibimkiem walnę, bo tu widzę, że... Marnie, właśnie, na szczęście... Sekunda jest kozakiem, sekunda jest kozakiem. Zgadamy się, zgadamy się. Także bardzo, bardzo chętnie to kupił. Plus jest, wiesz, taki, że przy wysyłce za pobraniem mogę sprawdzić, czy wszystko się zgadza i jakby się nie zgadzało, to odesłać to po prostu, wiesz, bez płacenia. I wtedy ten, także... Także nawet tobie na rękę by nie było mnie oskamować. O, nie byłoby ci na rękę mnie oskamować, więc... Więc też powinno być to git z obydwu stron, jesteś faktycznie, wiesz... Nie jesteś skamerem, tak? Jeśli mogę tak to określić, to powinno być w porządku. O, git. Tylko traf tym flyem, co? No, pięknie. Okej, okay, czyli 9 minut na złapanie Hoha. Najwyżej dłuższy to będzie trochę odcinek. No proszę bardzo, dostałeś Clearbella, mamy Clearbella, Rainbow. Duże siostry, wielki cień, Pokemona, czy to był Pawlik, idź na to. Dobra, mój ulubiony film będzie leciał Diabeł ubiera się u Prady. Papa, nie jesteś za młoda, a Diabeł ubiera się u Prady. W sensie, wiesz, taki trochę... Mi to się nie podoba. Ja sobie pozbyć, nie mam czasu grać, jestem kolarzem, niedługo sezon. Tak, faktycznie. Spoko, dogadamy się, wierzę. Dogadamy się, wierzę. Także, wiesz. Jutro mam klasówkę z Anglika, tak? To mogę poprowadzić odcineczek teraz po angielsku. Ale ostatnio jak zacząłem mówić po angielsku, to nie pamiętam, czy Yolo Girl, czy ktoś napisał mi, że cringe. Tak? Cringe to sama poprowadź lepiej. Lepiej po angielsku. Kozaku. Nie. Aha, że za młoda. On jest od 12 lat. A swoją drogą, patrzcie. Taka ciekawostka. Krystale też są od 12 lat, a wiecie dlaczego? No w krystalach jest hazard. Krystale są dlatego od 12 lat. Mimo tego, że wszystkie poprzednie części Pokémon są chyba od 7, czy tam od 3, więc... Średnio. Ale krystale te w wersji na 3DS-a muszą mieć znaczek, że są od 12 lat. Dobra, więc tutaj będzie... Tutaj będzie Suicune, Suicune, zależy jak na to patrzeć. Jedni mówią tak, inni mówią tak. A chyba nas oleje, nie? A nie, Suicune to jest w krystalach chyba tylko. Wpuścisz mnie? Ta rzecz, którą masz. O, Rainbow Wing, zrobiłeś to, idź dalej. Dobra, więc pozwolę sobie odpalić tutaj Super Repela oczywiście. Bo troszkę mnie te Pokemonki będą irytowały. Na pierwszego Pokemona przedstawię sobie Oscypka, żeby sparaliżować Hoha. Bo ja chcę rzucać w niego Master Ballem. A też nie chcę soft resetować po Shiny. Jak będę grał w krystalach na 3DS-ie, to wtedy sobie może po soft resetuję. Oczywiście itemki takie jakieś tam typu jakieś full healer, to pozbieramy. W krystalach może będę soft resetował po Shiny Hoha. Fajnie by było jakby się trafił Shiny Hoh. Zdaję sobie sprawę, że mówi się Ho-Oh. Ale Hoh, mi się bardzo podoba ta nazwa, bo wiem, że Radek mówi Hoh i bardzo mi się spodobał Hoh. Słuchaj, za poprawieniem się zamawia kuriera. No tak, zamawia się kuriera i przyjeżdża kurier i bierze od ciebie paczkę i tyle. Przyjeżdża kurier, bierze od ciebie paczkę, dajesz tą paczkę, on zawozi paczkę do mnie i jazda, nie? Więc jest git. To tu. O, tutaj mam pokebolka. Kolejnego repelka, proszę. Czy masz pióro? Tak. Możesz iść z czystym dzwonkiem. Dokładnie tak, Pepeł. Dokładnie o to chodzi. Tutaj muszę skoczyć dalej stamtąd, więc tam jest w lewo. Stąd, tam od góry. Okej. Okay. Więc tu. I tutaj pójść w dół. I tam... Oj, spacyjka mi tutaj widzę, że znowu zepsuła widok. No to się dzieje tylko w tych takich pomieszczonkach, nie? Czy ja mogę to jeszcze bardziej zdrabniać? Pomieszczonka, tekstureczki, pajac ze mnie trochę. Tutaj widzę, że wzorki do zrobienia. Akurat wzorki to powiedziane dobrze, nie że jakieś zdrobnienie. Najgorsze jest to, że każda membranówka zaczyna szwankować po paru miesiącach, albo złączy, rozłączy, albo klawisz nie da się wyczyścić, że działają na fekalia na kółkach. Wiesz co? Zależy. Radek sobie kupił teraz tą. Radek sobie teraz kupił mechaniczną. Nie wiem, czy jest zadowolony, czy nie jest zadowolony. W sensie nie dyskutowaliśmy na ten temat jeszcze, ale... Któryś tam chodzi, chyba na górę tędy. A teraz jest sens spacji i znowu mi to wywaliło, więc nie wiem. Trochę dziwne. W tym roku muszę 12 tysięcy km przejechać, więc forma musi być. Tyle ty samochodem nie przejeżdżam, a ty na rowerze przejeżdżasz. Szanuję. Szanuję. Tu jest wejście na górę, okej. Okay. Tu jest wejście na górę i teraz... Tutaj. I tu jest przeskok w dół, opa. Bo ja przez to, że gra jest w takim semi-symulowanym 3D, to nie da się tego ogarnąć. Tutaj. A tam na środek dało się wejść, więc teraz tu. Czyli muszę zejść, zeskoczyć tutaj w dół.
Okej. Okay. Czyli po prostu jeszcze raz sobie obiegnę. Widzę, że jeszcze 5 minut na złapanie hoha. Dobra, na spacji już to przebiegnę z tymi teksturkami. Już mam nadzieję, że to nie będzie jakiś szkaling w moim stronę, że tak się stało. Po co? No wiesz, takie ma hobby marynarz tybijski. Swoją drogą, marynarz tybijski, I see you are man of culture as well. Ja też lubię Tibie. Dobra, kupiłem ci 5 500 km, przejechałem, jest raczej realne. Wierzę, że jeśli ludzie robią takie rzeczy, to ten... Moi znajomi, bo w sumie tego drugiego chłopaka też znam. Moi znajomi z liceum pojechali na rowerkach z Zawiercia do nadmorze. Także też wierzę, że takie rzeczy są możliwe. Wiesz, no ważne jest, że tyłka nie zapłacić, nie? Na rowerze. Ale jeśli jeździsz, no to co ja ci tu opowiadam? Na pewno wiesz na ten temat więcej niż ja. Ja tylko wiem, że trzeba dbać o to, żeby mieć dobre ubranko, wszystko. Jest wtedy git majonez. Oks. Tutaj widzę, że niestety... Tu spaść tutaj? Czy to jest miejsce, gdzie się przechodzi do hochesz bezpośrednio? Nie, to jest item. To jest chyba rare candy, tak? Nugget. Jeździe suwaszczyzna Mazury z Suwałk. Spoczko. Myślę, czy ja mam jakiegoś znajomego tam w ten... Szanuję, ja po prostu wolę elektryczną deskorolkę. Masz elektryczną deskorolkę? Mój znajomy zrobił tego solarboarda ładowanego prądem, co na polach potrafi był. Także on jest autorem tego solarboarda i... Fajna sprawa. Nie jeździłem na nim, ale Radek jeździł. Znaczy, no, jeździłem. Jeździć, że po ulicy, to nie jeździłem na nim. Ale widziałem mniej więcej, jak działa. I fajna sprawa. Z tego, co Filip opowiadał też, no to... To wiesz... I teraz na dylemat, czy zastanawia się na wersję Super Ultra Uber RGB, czy 50 w wersji oświetlonej tylko na zielono? Czy jesteś tak bardzo potrzebny do podświetlenia tej klawiatury? W sensie, jakby nie chcę negować twoich zamiarów, ale czy jest ci bardzo potrzebne podświetlenie klawiatury? W sensie, no rozumiem, ja teraz... Ja też miałem podświetloną klawiaturę tutaj. I też była mi potrzebna ta klawiatura podświetlona. Ale tak z perspektywy czasu, teraz nie jest mi jakoś trudno potrzebna. Kolejny itemek do zebrania. HP up. HP up, one zmniejszają tak malutko te HP, że to właściwie jest bez sensu. Ale chyba już docieramy do Hoha, tak mam wrażenie. Mimo tego, że zgodnie z rozkładówką, to do Hoha powinienem dotrzeć dopiero... Znaczy, powinienem dotrzeć. To na złapanie Hoha mi zostało 1,5 minuty, według sobie ten... O, tego nie przeczytam, Pepe, bo trochę przesadzasz. Więc usunąłbym ci ten komentarz, ale po prostu... Pozwolę sobie go nie przeczytać. I no nie pisz tak po prostu, bo to nie jest fajne. Waży 15 kilo i kiedy pani ci kilometr do domu, to musisz ją nieść, nie jest fajnie. No to faktycznie nie fajnie. Tylko na tego desk byś musiał jakieś 20 dni czekać od nadzianej paczki. Ja już z OLX tak czekałem. Nie wydaje mi się. W sensie, wiesz, wysyłasz mi paczkę, kurier... Zanosisz paczkę na pocztę kurierowi. I za 2 dni paczka przychodzi, nie? Więc wiesz, takie kity, że 20 dni czekać, to raczej, wiesz... Zresztą, wiesz, no paczka byłaby za pobranie, więc dla mnie czekanie tych 20 dni to nie byłby żaden problem. Wiesz, więc... Tym bardziej, że jakbyś to wystawił pobranie 2 tygodnie w jedną stronę. Pozwolę sobie... Dobra, tańczcie na spacji. Pozwolę sobie nic nie powiedzieć na ten temat, ale mam wrażenie, że... widocznie korzystałem chyba z innych usług kurierskich, bo ostatnio zamawiałem coś w poniedziałek i miałem w środę rano, więc... wydaje mi się, że trochę tutaj skamujesz, tak mi się wydaje, marynarzu tybijski. No, taki trochę skam u ciebie jest uskuteczniany. Ale jeśli wyślesz to za pobraniem, ja wyciągnę konsolkę, ona będzie działała, będzie sprawna w 100%. Gierki wsadzę... będą działały. O, nie widzę problemu. A takie mam wrażenie, że trochę scam free, jak to mawiają, nie? Cześć, Hoochu. Fajnie, że wylądowałeś. Nie walczysz już ze mną od razu, nie? To jest Hooch, strażnik niebios. Tyle próbowaliśmy. Masz czyste serce i czysty dzwonek. Nie mówię poważnie. No to chyba przesadzasz na takie dziwne wrażenie. Dzień dobry, jak widać, jestem w pozycji bojowej. Jest to 9. podejście do pania Hoocha, ponieważ... ponieważ powiedzmy, że... dzieje się Clown Fiesta, jeśli mogę tak to określić. A bardzo mnie to określenie, jakby nigdy nie cieszy mi określenie Clown Fiesta, ale...
A to, co się wyrabia, zdecydowanie mnie nie cieszy. Okej, okay, Hoch jest zbity na tyle. I to już jest pora, żeby zacząć rzucać ultrasy. Po prostu już kilka razy miałem już shoot, tak? Czyli że... Dobra, ja nie rodzeniu. Może walnij raz Ancient Power, żeby go zbić na czerwone. Git, dobra. Second Fire ściąga, znaczy ściąga ja narodzenia, rzucam Yodogel. Na quick bala nie wpływa speed, tylko początek walki, ale nie chodzi o fast bala, mam fast i quick Shimon, więc... Mam większą szansę w pierwszej turze. Tak, no... Wiem, że mam większą szansę w pierwszej turze, ale mi chodzi o fast bala, a nie o quick bala. Na quick bala działa... Na fast bala działa... tura. Tfu, działa prędkość bazowa, a na quick bala tura walki. Tak. Więc teoretycznie na Pokémony, które mają fled... powinien lepiej działać fastball, ale fastball działa lepiej na Pokémonu, które mają base speeda większego niż gdzieś tam. Hoch ma 90 base speeda, czyli nie zadziała na nim za dobrze, niestety, bo to działa chyba na Pokémonu, które mają 100 base speeda. Tak mi się wydaje, więc. Więc smutne buzia oczywiście. Sekondo. A wiecie co ja mogę zrobić? Rzucę stand attack. Zmniejszę mu akresji, żeby on nie trafił w ogóle żadnymi atakami. Główka pracuje, dawaj Heavy Balla, ale on też nie jest jakiś turbo ciężki. Sand ataki, wszystkie sand ataki mu zużyje. Wszystkie. Okej, okay, akresji już nie zajdzie, niżej mu trafił. Okej, okay, słuchaj. Saguaro. Twój przeciwnik cię nigdy nie trafi, bo on po prostu piach w oczach. Jeszcze jakbyś nie miał double teama, to już w ogóle mógł go zeskamować, ale... Dobrze, że on ma ataki, które nie mają jakiejś turbo dobrej celności, nie? Na przykład... znaczy, Ekstrasensori ma 100 celności, ale Fire Blast ma 85, więc przy takim... zmniejszeniu to i tym, że będę się leczył. Ale jak mocno... O! Zadziałał! Spójrz, Pepe. Użyłeś swojej ostatecznej mocy szkalowania. Aż przeczytam, co powiedział Pepe. Napisał. Ej, a jak mocno zadziała Heavy Ball, jak się rzuci nim w Pawlika? Musiałbym policzyć to, ile waży funtów, żeby policzyć, jak zadziała Heavy Ball na mnie. Ale udało się. Nie wiem, czy to było 8 czy 9 podejście. Nie, Pepe. Może nawet dałbym rzadkie Pepe. Dam rzadkie Pepe, żeby cię tutaj uczcić. A nawet myszką to sobie piszę. Żeby uczcić twoje szkalowanie. Rzadkie. Nie wyjdzie. Jeszcze napisałem, że jakie. Dobra, po prostu Pepe. Gitara. Okej, okay, więc to tyle. Dla mnie to była mordęga milion... Mogę sam zagadać? Albo... Okej, okay, zapałeś go, jesteś taki cudowny, nie ma niczego, co możemy ci powiedzieć, więc dbaj o siebie. Więc w tym miejscu kończy się ten odcinek. I ja użyję po prostu Escape Rope'a, bo to jest dla mnie to, co się tutaj działo, Clown Fiestą jest. Więc moje Pokémony wirują, łapią się za uszy i się teleportują. Dziękuję bardzo serdecznie za obecność na tym odcinku i do zobaczenia. Następnym będzie jutro albo pojutrze, albo jak nie szlak jasny trafi, krew na głowę zaleje. Trzymajcie się, cześć.